Dzisiaj piątek 13, jest pani przesądna? To zależy. Czasem tak, czasem nie, ale raczej nie. A w jakie na przykład przesądy pani wierzy? Jeśli chodzi o dziecko, w sensie, że może zauroczyć. Ja się urodziłam 13, dlatego jest to dla mnie bardzo szczęśliwy ale nie dzień. Dziś. Nie, nie, widać chyba, ale w ogóle że nie. Jest pani przesądna? Wiesz nie. Pani, kiedy kot przebiega drogę? Nie mam w domu czarnego kota. O, teraz ten nas szczęśliwy. Szczęśliwy. Ja akurat urodziłam mam syna, czarnego także. Kota. O, to wspaniałe daty. Urodziłem się 13 w piątek. Naprawdę? Tak. Ale to nie dzisiaj nie są dzisiaj. Pańskie urodziny? Nie, nie, nie. A tak w jaki miesiąc? Czyli szczęśliwa data? No, można powiedzieć. A jakieś koty przebiegające drogę, czy coś w tym stylu? Nie wierzę w takie cuda. Nie wierzy pan. Nie. Dziękuję bardzo. Panie są przesądne? Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie? Nie, nie. A pani na przykład? Też nie jestem przesądna, mieszkam pod 13, także... Naprawdę? Tak, nie. Jesteś przesądna? Nie. Nie, bo mieszkamy pod 13, także... Przed chwilą spotkaliśmy osobę, która mieszka pod 13. Dodatkowo mamy czarnego kota, także nie jestem przesądna. Czyli co, przynosi wam szczęście ten czarny kot? No raczej tak. Raczej tak? A nie wierzycie w jakieś inne tam zabobony i nie, tak dalej? Nie, nie, to już nie te czasy, wydaje mi się. Nie. Nie, nie jesteśmy przesądni. Dla mnie jest bardzo szczęśliwy piątek. A ja mam też imieniny 13, także chyba... Ale nie dziś? Nie, nie, dzisiaj nie. Ja jestem właśnie pod numerem domu 13. Pracy w pokój numer 13, także bardzo jestem szczęśliwa. Także ta 13 przynosi szczęście. Tak, tak. Na imprezę idziemy teraz. Nie, dlaczego? Mam przesądny. Mój przyjaciel najlepszy ma dzisiaj urodziny, więc mam... To jest dobry dzień, bo mój przyjaciel się urodził w tym dniu. Do radości. Tak jest, także super. Myślę, że będzie fajna impreza dzisiaj. A jakieś zabobony starsze, powiedzmy takie ze średniowiecza, czy przekazywane z dziada pradziada, koty przebiegające ulicę? Nie, ja nie jestem przesądny, także myślę, że każdy dzień jest dobry, byleby był zdrowy. Ja się urodziłam 13, wprawdzie nie w piątek, tylko w środę, ale nigdy nic złego mi się 13 nie przydarzyło. A wczoraj nawet czytałam, że statystycznie piątek 13 jest jednym z najlepszych dni. O, czyli jednak przyciągamy coś dobrego może coś w ten dobrego. Dzień, nie? Jesteśmy bardziej może ostrożni po prostu w ten dzień, bo coś tam nam chodzi po głowie po prostu, że a tutaj może coś nam się zdarzyć, to nie wiem, ostrożniej prowadzimy samochód, może nie wiem, nie wychylamy się za bardzo myjąc okna, no po prostu różne uważamy. Takie czynności. Ja zawsze piątek 13 kojarzył mi się dobrze. Uważam, że 13 w piątek to szczęście sprzyja każdemu. To powinno sprzyjać. Wspaniale, tak. Życzę szczęścia tak, w takim dziękuję. Razie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dziękuję. Nie, nie wierzę pani. Wracam z USG piersi. I wszystko dobrze? Wszystko okej. To na co mam zrobić? I pod 13 mieszkam i uważam, że to szczęśliwa 13. To już chyba dzisiaj piąta czy szósta osoba, która mieszka pod 13. Tak, no może. No to mówię, no nie. Nie wierzę, że to jest pechowa, nie? Dziękuję. Bardziej pani... wierzę w szczęście niż przesądy. Jakieś bardzo, takie... bardzo pozytywnie. No. A także... jakieś takie przekazywane na przykład... A właśnie, czy dziecko miało wstążeczkę w wózeczku? Tak, ma. A, cały czyli czas. Jednak? No, ale w takie przesądy to normalnie 13, także spokojnie. Sprawdzamy, czy kaliszanie są przesądni. No pani ja jest? Raczej nie. Raczej nie? Nie. A wstążeczka czerwona w wózku? Nie. Nie ma? Nie ma. Aha, a to pierwszy wózek, który nie ma, który mijamy. Nie, ja nie znam się na takich przesądach i nie uznaję. A w co pani wierzy? Co? Że wszystko zależy od nas. Czarny kot, kominiarz, nieprzechodzenie pod drabiną. Czy pod znakami pewnie? Pod znakami też, nie? Tak. Mój mąż nie jest przesądny, ale też nie przechodzi. O, no to czyli jednak coś tam w nas siedzi, nie? Tak, takiego... tak. Ale ja akurat nie wierzę w takie rzeczy. A jakieś przesądy pamięta pani może przekazywane tak z pokolenia na pokolenie? Tak na przykład. Już dawno, no nie pamiętam. No bo wiemy, że wiadomo, że ten kot przebiegający drogę, nie? A ja się tym nie przejmuję, kochane. A w co pani na przykład wierzy? W czarnego kota. Jak przebiegnie ulicę? Tak. I co, i że przyniesie to nieszczęście? Tak. A jakie jeszcze dodatkowe? Jakie przechodzi pani pod drabiną na przykład? Też, pod mostami różnymi, pod wiaduktami. Ale przechodzi pani? Nie, omijam je w koło. Aha, omijam. A jak jest duży chodnik, to nadeptuje pani na kreski, czy nie? Nie, nie, tak nie. Czyli jednak coś tam przekazane zostało z tych wierzeń, zabobonów? Tak, no po babci, po mamie i... Zawsze dzieciom mówię, uważaj, bo czarny kot, przejdź w koło, zawsze splunę 4 razy z tyłu, jak każą. A, tak no tak, przez lewe ramię podobno, lewe ramię, nie? Tak. A na przykład jak dziecko było małe, to czerwona wstążeczka w wózku? Tak, tak. Też była. Żeby dziecko nie było przeuroczone.